Dawno, dawno temu, na Litwie, za czasów księcia Witolda, pośród błękitnych jezior w Trokach żyli Karaimi. W czasie pokoju żyli spokojnie wokół trockich jezior, uprawiając pola i zajmując się swoimi sprawami. Wiosną wierni Witoldowi ruszyli razem z wojskami księcia walczyć z Tatarami. W Trokach pozostały kobiety, dzieci i ludzie starsi. Tymczasem topiący się śnieg spływał do jezior, aż woda przelała się przez brzegi. Zalała pola i podwórka, podtopiła karaimskie domy. Karaimi zagnali zwierzęta na suche pagórki. Dopłynęli do zamku Witolda i już od bram wołali: nasz książę, ratuj nas, ratuj nasze domy i zwierzęta. Bez twojej pomocy nie damy sobie rady, a nasi wojownicy nie będą mieli dokąd wracać. Witold spojrzał na swoich ludzi, spojrzał na zalane pola, domy i łąki. Zobaczył tylko iglice na dachu Kienesy. Zamyślił się Witold głęboko, aż nagle wpadł na pomysł i mówi: wracajcie do swoich domów, moi mili. Niebawem do was dołączę, a woda ustąpi. Zdziwili się Karaimi, ale wierząc Witoldowi, wrócili do swoich łódek. Nagle usłyszeli tentent. Z zamku na wspaniałym rumaku wyjechał książę i pogalopował w stronę wezbranych jezior. Zatrzymał konia na brzegu i zaczął go poić. Koń pił wodę bez przerwy. Aż Karaimi zauważyli, że woda opada. Rozkwitają drzewa, zieleni się trawa, tak jakby powodzi nigdy nie było. Czarodziejski koń księcia Witolda wypił nadmiar wody. Wszyscy cieszyli się, krzyczeli, wiwatowali. Radości nie było końca. Tymczasem Witold i jego koń zniknęli. Nieliczni opowiadali potem, że koń galopem wrócił do zamku. Następnego dnia wszystkich obudziło piękne słońce i głosy dzieci, które nagle odkryły, że nieopodal karaimskich domostw powstało nowe jezioro. Mętne, niepodobne do innych i trącące koniem. Nikt nie wie, skąd się wzięło.